57-latek z Krakowa zgotował swojemu kotu o przyjaznym imieniu Pandek prawdziwe piekło. Tylko dlatego, że zwierzę chciało zjeść plaster boczku. I można by mówić, że w sumie po co ludzie, których nie stać na dobrą karmę dla zwierzęcia, w ogóle kota mają? Po co ludzie, którzy przejawiają przemoc wobec zwierząt, zwierzę chcą mieć? No ale tak się składa, że to nie jedyny taki przypadek w ostatnim czasie. Porozmawiamy więc o tym i o tym, dlaczego kara w tym przypadku będzie naprawdę niska. Dużo niższa, niż byście się spodziewali. W niedzielę 10 listopada patrol policji przyjechał na osiedle Kurdwanów w Krakowie. Policjanci zostali wezwani przez zaniepokojonego sąsiada, który usłyszał przerażające wrzaski, jakie wydawało zwierzę w jednym z lokali. Oczom policjantów ukazał się widok, który raczej przypominał wizytę u rzeźnika, a nie gościnę w jednym ze zwykłych mieszkań. Całe mieszkanie było po prostu we krwi. Na miejscu zabezpieczono też ostry przedmiot, który być może został wykorzystany do skrzywdzenia zwierzęcia. A sam kot Pandek pozbawiony był połowy języka. Oprócz tego na jego ciele można było znaleźć wiele ran. Lekarze później odkryli, że ma również uszkodzenia neurologiczne głowy, bo został w nią uderzony. Początkowo spekulowano nawet na temat tego, że uszkodzenia łapy mogą być tak duże, że będzie konieczna jej amputacja, a zwierzę ze względu na uszkodzenia w jamie ustnej nie będzie już nigdy mogło normalnie jeść. No i co, spodziewacie się pewnie, że reakcja służb była zdecydowana, a mężczyzna w dybach został doprowadzony na komisariat, a zaraz pewnie sąd zajmie się jego sprawą i usłyszy wyrok. No ale w Polsce tak to nie działa. Bo faktycznie policjanci na miejscu zastali 57-latka, który podejrzewany jest o popełnienie tego paskudnego czynu. Zabezpieczyli też zwierzę i doprowadzili, że zajęli się nim ludzie, którzy udzielili mu pomocy. Kot przeszedł operację, a o jego stanie zdrowia porozmawiamy jeszcze potem w tym filmie. Ale mężczyzna nie został nawet zatrzymany. Nic nie wskazuje też na to, żeby miał być objęty tymczasowym aresztowaniem. Po prostu został wezwany na komendę, gdzie miał całą sprawę wyjaśnić. Co oczywiście najpewniej poskutkuje tym, że usłyszy zarzuty. Zarzuty znęcania się nad zwierzęciem. I to moim zdaniem ze szczególnym okrucieństwem. Kiedy komentowałem podobne sprawy, to oczywiście większość osób współczuło skatowanym zwierzakom. Jednak pojawiała się druga grupa, która mówiła: Marcin, ale czym ty się przejmujesz? Martwisz się też, kiedy ktoś rozwali swój samochód albo stłucze dzbanek? Przecież zwierzę to jest rzecz. Dlatego to jest jeden z najgłupszych komentarzy, jakie z mojej prawniczej perspektywy można w tej sprawie powiedzieć. Bo przepisy tutaj nie pozostawiają żadnych złudzeń. W świetle polskiego prawa zwierzę rzeczą nie jest. Prawo też w jakiś sposób je chroni. I w przeciwieństwie do wielu filmów, które dla Was nagrywałem, to sprawa nie jest w ogóle dyskusyjna. Nie wynika z żadnej interpretacji, tylko wprost z artykułu 1, więc daleko szukać nie trzeba, ustawy o ochronie zwierząt. Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. I oczywiście w wielu sprawach faktycznie, zgodnie z przepisami, stosuje się przepisy dotyczące rzeczy. Przecież zwierzęta na przykład kupujemy, sprzedajemy. Trudno, żeby zwierzę z drugiej strony traktowane było jak człowiek. No bo człowiekiem nie jest. I takiego samego statusu jak człowiek mieć nie będzie. Jednak fakt, że zawieramy umowę, kiedy kupujemy kota czy psa, nie oznacza, że możemy z nim zrobić, co nam się żywnie podoba. Tak jak na przykład, nie wiem, z wazonem czy z kaloryferem. Chociaż i tu są pewne ograniczenia. Jeżeli zastanawialibyście się dlaczego, no to ustawodawca wprost to wyjaśnił. Chodzi o to, że rzeczy nie odczuwają cierpienia. Pamiętajmy oczywiście, że nie wszystkie zwierzęta traktowane w świetle przepisów są tak samo jak kot. Ustawa o ochronie zwierząt chroni co do zasady te kręgowe. No nie pójdziemy do więzienia, jeżeli zabijemy komara albo będziemy się nad nim znęcać. Chociaż nie wiem, czy komar może odczuwać cierpienie, bo nie jestem biologiem, tylko prawnikiem. Oczywiście pomijam kwestię jakichś na przykład chronionych owadów, ale nie o tym jest ten film. Pomówmy tutaj o kocie Pandku i jego właścicielu. Nie zapomnij zostawić subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów, których jak widzicie ostatnio było całkiem sporo. Nie macie więc chyba wątpliwości, że nad takim zwierzęciem jak kot znęcać się nie można. A takimi podstawowymi przejawami znęcania jest właśnie bicie czy ranienie. Ta sprawa wydaje się oczywista i nie musimy się nad tym szczególnie rozwodzić. Większe wątpliwości były, kiedy omawiałem intymne kontakty z psem. Tam przepisy były już trochę mniej jasne, chociaż tak, też jest formą znęcania się nad zwierzęciem. Mniej jasne jest jednak to, na ile do więzienia będzie mógł trafić ten mężczyzna. Bo znęcanie się znęcaniu w polskich przepisach jest nierówne. Ważne jest też jedno istotne narzędzie, które będzie miał sąd, aby takiej tragedii można było uniknąć na przyszłość. I żeby już mężczyzna żadnego innego kota w taki sposób nie mógł potraktować. Tych, którzy już poczuli tą żądzę, może nie krwi, ale żądzę sprawiedliwości, muszę trochę zmartwić. Kary za krzywdzenie zwierząt w Polsce nie są szczególnie wysokie, a były całkiem niedawno jeszcze niższe, bo zaostrzono je w 2018 roku. W świetle poprzednich przepisów za znęcanie się nad zwierzęciem groziły 2 lata za kratkami. Tą granicę podniesiono do 3 lat i dzisiaj grozi właśnie taka za to kara. No więc 3 lata to mało czy dużo? Pewnie zależy od skali czynu.
Ta jednak wydaje się wyjątkowo szkodliwa i wyjątkowo niemoralna. Ustawodawca przewidział jednak jedną, kwalifikowaną, czyli bardziej karaną formę znęcania się zwierzęciem. I to jest już bardziej skomplikowane, bo chodzi o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Za to przed zmianą przepisów groziło do 3 lat pozbawienia wolności, jednak karę podniesiono aż do 5. No właśnie, aż czy tylko. Zdania w tej kwestii są podzielone. Zresztą w sumie jestem ciekaw, co wy sądzicie o tych karach. Bo wiecie, ja nie jestem za tym, żeby każdego za byle co wsadzać, ale z drugiej strony w wielu dużo mniej szkodliwych przypadkach kary są dużo wyższe. Na to jedno z przestępstw, które świadczą o człowieku jak najgorzej. No ale co oznacza szczególne okrucieństwo? Tak intuicyjnie pewnie każdy z nas wie, o co chodzi. I pewnie zdaniem większości do takiego szczególnego okrucieństwa doszło w przypadku biednego kotka Pantka. Ale przepisy nie pozostawiają nam tutaj dużego miejsca do interpretacji. Bo mówią, o co chodzi w tym szczególnym okrucieństwie wprost. Rozumie się przez to przedsiębranie przez sprawcę działań charakteryzujących się drastycznością form i metod, a zwłaszcza działanie w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania. No więc nie chodzi o sytuację, kiedy ktoś w nerwach rzucił kapciem w kota i faktycznie zrobił mu krzywdę, ale powolne zadawanie coraz to bardziej wyszukanych form przemocy. I w moim odczuciu, w które takiej kwalifikacji powinien przychylić się sąd, badając sprawę biednego Pantka. I nawet jeżeli sąd nie wymierzy tej najwyższej kary i nie wsadzi go na 5 lat za kratki, to bardzo ważne jest to, żeby faktycznie przypadek Pantka został uznany za to szczególne okrucieństwo. Nie chodzi tutaj wcale o wymiar pedagogiczny, ale o coś jeszcze istotniejszego. O to, żeby mężczyzna żadnemu innemu zwierzęciu nie mógł już czegoś takiego zrobić. Bo o ile przepisy gwarantują już Pantkowi wolność od tego gościa, jeżeli zostanie po prostu skazany za znęcanie się nad nim, sąd z automatu orzeknie przepadek zwierzęcia. Pozostanie ono po prostu mężczyźnie zabrane. Ale nie ma gwarancji, że mężczyzna dostanie zakaz posiadania innych zwierząt. W przypadku, jeżeli zostałoby to uznane za zwykłe znęcanie się nad zwierzęciem, to sąd miałby możliwość orzeczenia zakazu posiadania zwierzęcia przez jakiś okres czasu. Jednak jeżeli uznano by, że znęcano się nad Pantkiem ze szczególnym okrucieństwem, to sąd już taki zakaz posiadania zwierząt musiałby orzec. Zła wiadomość jest jednak taka, co potwierdził Sąd Najwyższy, że takiego zakazu nie można orzec na nieokreślony czas. Może on trwać kilka lat, które wskaże sąd. Zakaz też nie musi dotyczyć tylko kotów, czyli konkretnych kategorii, ale może być ogólny, no więc mężczyzna wtedy nie kupiłby sobie papugi, której robiłby krzywdę, czy na przykład konia, a raczej do mieszkania w bloku go nie wprowadzi. No i mężczyzna miałby naprawdę dużą motywację, żeby tego zakazu nie łamać i kolejnego zwierzęcia nie brać, bo za samo złamanie takiego zakazu grozi też kara do 5 lat pozbawienia wolności. No więc jak widzicie, sprawa jest w toku. Jeszcze w międzyczasie wypadło Święto Niepodległości, co pewnie dodatkowo opóźni niezbyt szybką pracę służb czy wymiaru sprawiedliwości. No ale po samych karach widzicie, że polskie państwo nie zawsze do końca na serio bierze cierpienie zwierząt. Krzywda zwierzęcia i krzywda człowieka nie jest symetryczna i oczywiście widziałbym większą szkodliwość społeczną, gdyby ktoś to zrobił dziecku czy dorosłemu człowiekowi. Ale wciąż kary, nawet odróżniając człowieka od zwierzęcia i szkodliwość właśnie takiego czynu, wydają się wręcz w obiektywny sposób niskie. Na 5 lat można przecież trafić do więzienia za kradzież rzeczy, która kosztuje 801 zł. No właśnie, ale najważniejsze, co z Pantkiem? Wieści wydają się naprawdę dużo bardziej pozytywne niż to, czego spodziewaliśmy się, kiedy media pierwszy raz powiedziały o tragedii. Początkowo spekulowano, że zwierzę, które odniosło takie rany i nie ma części języka, nigdy już nie będzie mogło jeść. No i najpewniej będzie już bało się ludzi, trudno będzie je socjalizować. Ale kot poznał się na tych, którzy chcieli mu pomóc. Bo nie tylko jest przyjazny, przed ludźmi nie ucieka, ale też szybko dał namówić się, żeby sam spożywać posiłki. Słodkie i urocze nagrania zresztą opublikowano w internecie. Kot je ze smakiem, choć jeszcze niedawno wydawało się, że nawet jego samo życie może być zagrożone. Prognozy więc wydają się pozytywne i miejmy nadzieję, że również łapka zwierzęcia będzie mogła funkcjonować, być może już nie w taki sposób jak przed całym wypadkiem. Pozytywem całej sytuacji jest to, że dowiedziały się o tym media. Nie tylko nagłaśnia to tą sprawę i doprowadzi do tego, że sąd raczej jej nie zbagatelizuje, ale też umożliwi dalszą dyskusję na temat tego, jak z przemocą wobec zwierząt walczyć. Jakie bardziej skuteczne środki podjąć? Bo uważam, że sama edukacja może tutaj nie wystarczyć. Za dużo już było takich spraw, a takie przypadki cały czas się zdarzają. Pomyślcie też o tym, o ilu w ogóle nigdy nie usłyszymy. Kolejna bardzo ważna kwestia to to, że ludzie zachowali się po prostu po ludzku. Wiele razy przecież media mówią o tym, jak na przykład katowane dzieci czy zwierzęta przez lata nie uzyskują pomocy. Dlaczego? Bo sąsiedzi pozostają obojętni. W tym przypadku stało się zupełnie inaczej. Być może kot nie byłby już pośród żywych zwierząt, gdyby nie to, że ktoś postanowił wykazać się odwagą i po policję zadzwonić.
i nigdy takiego zachowania nie można nazywać donosicielstwem, bo być może uratowano to jedno futrzate życie więcej. Ludzie, tak jak często przy takich sprawach, wykazali się też wobec zwierzęcia solidarnością. Powstały zbiórki, na które wpłacano pieniądze. Przyznam szczerze, że akurat nie weryfikowałem, które z nich są legitne, a które nie. Zawsze zachęcam do największej ostrożności, żeby ktoś na krzywdzie zwierzęcia nie zrobił sobie biznesu. Wielu ludzi z wielkim sercem zadeklarowało też, że kota chętnie do siebie przygarnie, tak żeby nikt nie mógł mu nigdy już odmówić tego plasterka boczku, albo być może jedzenia, które przeznaczone jest dla kotów, ale na pewno, żeby nikt więcej pandka nie skrzywdził. Nie chcę powiedzieć, że pandek będzie Prometeuszem, ale tak jak pewnie wiele skatowanych zwierząt, choć tutaj cała sprawa skończyła się całkiem pozytywnie, stanie się jednym z zapalników, które być może w przyszłości doprowadzą do tego, że o prawach zwierząt przeprowadzimy poważną debatę i poważne zmiany prawne. Już dzisiaj mówi się na przykład o zakazie trzymania psów na łańcuchach. I niewykluczone, że sprawa pandka też przyspieszy zmiany w zakresie ochrony zwierząt. I oczywiście w sprawie pandka jesteśmy dopiero na początku. Kiedy mężczyzna usłyszy zarzuty, kiedy zapadną pierwsze decyzje, a być może wyroki, to ja oczywiście będę Was o tym informował. A Wy zostawcie subskrypcję, żeby tego nie przegapić. I żeby znać nie tylko swoje prawa, ale też prawa swoich pandków.